Wiele osób mylnie uważa, że czekolada może uratować każde danie. Niestety tak nie jest i sami się o tym przekonacie. Zaczynamy nasz słodki challenge. Jaka apetyczna fontanna. Mnie też się podoba, ale gdzie jest nasze jedzenie? O nie, mogłam się nie spieszyć. Surowa ryba jest obrzydliwa. A ja mam szczęście, mam pianki marshmallows. Zaczynaj, Suzy. Chcę zobaczyć, jak to jesz. Ale ja wcale nie mam na to ochoty. Nie chcę nawet patrzeć na tę obrzydliwą rybę. Ona ma takie straszne oczy. Na sam widok robi mi się niedobrze. Dobra, muszę się wziąć w garść i mieć to za sobą. Poleję rybę czekoladą, żebym nie musiała jej widzieć. No, wygląda lepiej, ale na pewno nie jest to coś, czego chciałabym próbować. Rozumiem. Szkoda, że nie masz wyjścia. Dobra, niech będzie. Mam nadzieję, że się nie otruję. Jak ty to zrobiłaś? To niesamowite. Fu, mam jej kręgosłup w buzi. To obrzydliwe. Muszę się go natychmiast pozbyć i o tym zapomnieć. O, czekolada. Dobrze, że mam ją pod ręką. Muszę zjeść coś pysznego. Super, lepiej mi. Teraz ty, Betty. Oj, zupełnie zapomniałam. Moje pianki tu stygną. Boże, co za aromat. Jestem pewna, że czekolada dotrzyma im towarzystwa. To wygląda pysznie. Już mi ślinka cieknie. Muszę jak najszybciej spróbować. Jakie to miękkie, super. Dlaczego te pianki tak bardzo się ciągną? Nie mogę ich oderwać. Czasami jesteś taka niezdarna, pomogę ci. Pociągnij mocniej, Suzy, to się przykleiło. Ups, chyba przesadziłam. Ale udało się. Skoro Betty nie ma, no to mogę zjeść jej pianki. Miała rację, są naprawdę pyszne. Nie mogę przestać jeść. To jest super. Uwielbiam takie smakołyki. Chyba coś mi utknęło w zębach. Suzy, co ty robisz? To były moje pianki. Zjadłaś wszystkie. Jak mogłaś. Przepraszam, chciałam tylko spróbować, ale nie mogłam się już później powstrzymać. No, gdzie jest nasze jedzenie? Jestem zmęczona czekaniem. Myślę, że już tu jest. I wcale mi się to nie podoba. Fu, ten kawałek sera pachnie obrzydliwie. To jest obrzydliwe. Emma, zrób coś, nie chcę tego wąchać. Mam pomysł, trzeba stworzyć wiatr. Nieźle, ale lepiej zatkam nos spinaczem. To sprawdzona metoda. No to teraz czas zająć się serem, zanim się tu udusimy. Nie jestem pewna, czy będzie mi smakował, ale muszę to zrobić. Jest ohydny. Smakuje gorzej niż myślałam. Teraz mam śmierdzący oddech. Dobrze, że to ostatni kawałek. Poradzę sobie. Niedobrze mi się robi. Emma, co się z tobą dzieje? Wstawaj. Wstawaj, martwię się o ciebie. Dobra, niech odpocznie. Widocznie musi złapać oddech. A ja mam coś do zrobienia. Emma, dlaczego mnie straszysz? Prawie się zakrztusiłam. Nie rozpraszaj mnie więcej. Robię coś ważnego. Muszę polać lizaki czekoladą. Tylko to mnie teraz interesuje. Wyszło świetnie. Nadszedł czas na ucztę. Wspaniale, lizaki są jeszcze smaczniejsze niż wcześniej. Suzy, ty dokąd? Stój! Odlatujesz! Suzy, słyszysz mnie? Lizaki, uwielbiam lizaki. Stop, a gdzie ja jestem? Nie rozumiem, o nie, ja spadam! Co to za hałas? A, Suzy, cześć, wróciłaś? Co to było? Pomóż mi wstać. Mam lepszy pomysł. Zrobię ci zdjęcie i zamieszczę w sieci. Jestem pewna, że ten post zdobędzie mnóstwo lajków. Czy ty to widzisz, Suzy? Oczywiście, to arbuz. Ty masz arbuza, a ja papryczki chili. Przykro mi, ale nic na to nie poradzimy. Tak zdecydował los. Domyślam się, że nie spieszy ci się ze spróbowaniem ostrych papryczek, więc pozwól, że ja zacznę. Arbuz w czekoladzie. Nigdy czegoś takiego nie jadłam. Ale moje przeczucie mi mówi, że będę zachwycona. Jestem pewna, że jest pyszny. Nie masz pojęcia, jak bardzo. Mogłabym to jeść bez końca. Ja też chętnie bym tego spróbowała, chociaż troszkę.
Przykro mi, ale poradzę sobie sama. Jest tak pyszny, że nie mam ochoty się nim dzielić. Prawie skończyłam. Został ostatni kawałek. Świetnie. Jestem zadowolona. No Kate, teraz twoja kolej. Wiem, ale boję się jeść te papryczki. Moją jedyną nadzieją jest czekolada. Może dzięki niej będą mniej ostre. Nie pozostaje mi nic innego, jak sprawdzić. Życz mi powodzenia, Suzy. Muszę przez to przebrnąć. Jakie to gorzkie! W ogóle mi nie smakuje. Biedactwo, współczuję ci. Zjadłam. Zaraz wybuchnie tu pożar. Głowa mi się gotuje. Płonę! Mam przeczucie, że tym razem czeka mnie coś pysznego. A ja nie. Nienawidzę brokułów. Dojrzałe truskawki. Wiedziałam, że będę miała szczęście. Ich zapach doprowadza mnie do szaleństwa. Pachną jak ciepłe lato. Rewelacyjnie. Ja też uwielbiam truskawki w czekoladzie. Chciałabym być na twoim miejscu. O tak, są wspaniałe. Spójrz, jak pięknie się błyszczą. Chciałabym je chociaż polizać. No, brak mi słów, aby opisać ten niesamowity smak. Myślę, że nie warto się zatrzymywać. Jest jeszcze mnóstwo truskawek, więc kontynuuję. Boże, jak dobrze jest jeść takie słodkości. Nie rozumiem. Gdzie ona się podziała? Wygląda na to, że się rozpuściła w fontannie, która zrobiła się teraz różowa. Super, jestem pewna, że teraz będzie jeszcze lepiej komponować się z moimi truskawkami. Sprawdźmy to. Pierwszy szaszłyk już gotowy. Muszę go teraz spróbować. No nie myliłam się, jest jeszcze pyszniejsze. Bardzo soczyste i słodkie, tak jak lubię. Jak ja ci zazdroszczę, Kate. Szkoda, ale wszystko co dobre szybko się kończy. Moje truskawki nie są wyjątkiem. No to teraz moja kolej na jedzenie brokułów. Coś wymyśliłam. Poleję je porządnie słodką i pyszną polewą, a następnie posypię cukierkami. To powinno sprawić, że brokuł będzie smakował lepiej. Mam nadzieję, że mój plan się powiedzie i że mi się spodoba. Dobrze, że przyniosłam ze sobą paczkę Skittlesów. Będą w sam raz. No wygląda całkiem apetycznie. Gotowe, czas spróbować. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Na razie jeszcze nie wiem, ale... No nie, to jest obrzydliwe. Muszę to natychmiast wypluć. Suzy, co ty robisz? Mogłaś się chociaż odwrócić. Przepraszam, nie mogłam wytrzymać. To było po prostu straszne. Znowu to samo. Musimy czekać. Co? Kiszone ogórki? Żartujecie sobie ze mnie. Nie znoszę ich. A ja po prostu nienawidzę cytryn. Wygląda na to, że tym razem obydwie mamy pecha. Fuu, no to nie pachnie zbyt dobrze. Mam ochotę zatkać nos. Muszę czym prędzej wsadzić ogórka do fontanny, żeby nie czuć tego smrodu. Wykąpię go w polewie i zobaczę, czy to pomoże. Nadal wygląda obrzydliwie, ale może nie smakuje tak źle. O nie, to kompletna katastrofa. Niedobrze mi. To jest ohydne. Nigdy nie jedz ogórków ze słodką polewą. Nie mogę sobie nawet wyobrazić tego smaku. Biedna Kate. Trzymaj się. Dobra, wystarczy. Teraz ty, Suzy. Powodzenia. Zdecydowanie mi się przyda. Może fontanna sprawi, że cytryny będą słodsze. Inaczej tego nie przeżyję. Wygląda to trochę dziwnie. Boję się nawet spróbować, ale będę musiała. Jak tu dużo soku. I jaki on jest kwaśny. Ojej, aż mnie wykręca. W ogóle mi się to nie podoba. Nie mogę nawet na to patrzeć. Suzy, skończ to szybko, bo moje serce tego nie wytrzyma. Chciałabym, Kate. Staram się jak mogę. No to będę musiała ci pomóc i przy okazji się zabawię. Wezmę trochę super kwaśnych cukierków i dam je Suzy. Wow, cukierki! Dziękuję ci bardzo, Kate. Jesteś dla mnie ratunkiem. W końcu zjem coś pysznego i słodkiego. Ale czemu one są takie kwaśne? Oszukałaś mnie, prawda? Muszę to natychmiast czymś zapić.
Niespodzianka. Przepraszam, myślałam, że ci się spodoba. Znasz jedną bardzo ważną zasadę? Jeśli podoba ci się film, no to go polub. Radzimy, żeby zawsze się jej trzymać. No to już wszystko na dziś. Przed nami jeszcze tylko nieudane duble. Pa, pa!